odcinku z gry Brawl Stars i uwaga, niespodzianka, ponieważ w dzisiejszym odcinku jest ze mną Jagoda! Hejka wszystkim! Bardzo czekaliście na odcinek z Jagodą, pisaliście mi w komentarzach i w wiadomościach, kiedy w końcu przyjdzie Jagoda, często na live'ach się mnie pytacie, więc korzystając z okazji, że Jagoda jest u mnie w odwiedzinach, postanowiłam, że ją wykorzystam, no i nagramy wspólnie odcinek. Jagoda oczywiście ma konto w Brawl Stars, no bo już kiedyś jej założyliśmy. Zresztą widzieliście pewnie odcinek z Jagodą, jeżeli nie widzieliście, to koniecznie macie go przypiętego w karcie. A w dzisiejszym odcinku kupimy Jagodzie karnet zadymiarski, bo Jagoda nie kupiła jeszcze karnetu zadymiarskiego. Poza tym Jagoda dosyć rzadko gra w Brawl Stars, bo nie ma na to czasu. Postanowiłam, że zrobię jej taką niespodziankę, kupimy jej karnet i Jagoda zrobi opening. I zobaczymy jak... I zobaczymy, jakie postacie uda jej się dzisiaj odblokować, bo ty nie masz jeszcze wszystkich postaci, prawda? No prawda. No właśnie. Więc jest wielka szansa na to, że odblokuje jakieś nowe postaci. Trzymajcie oczywiście bardzo mocno za to kciuki. My z Jagodą mamy dzisiaj na sobie bluzy z Pixie Shop oczywiście, z gwiazdeczkami, bo my jesteśmy takimi gwiazdami kolorowymi, jak te gwiazdy na bluzach. Także jeżeli chcielibyście zakupić takie bluzy, to koniecznie zaglądajcie do sklepu Pixie. Link znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie mojej i Farela z naszymi autografami. Do każdego zamówienia świątecznego albo z kolekcji Animals dostajecie certyfikat złotego pomidorka, który oznacza, że w waszym imieniu Jessica oraz Stevie dostali jednego złotego pomidorka. A jeżeli chcecie kolejny odcinek z Jagodą, to mamy dla was propozycję. Ile łapek myślisz? Z 10 tysięcy? No, damy tak z 10. 10 tysięcy łapek i wleci kolejny odcinek z Jagodą. Jak Jagoda dzisiaj odblokuje jakąś postać, to tą postacią będzie musiała zrobić jak najwięcej fragów. I im więcej fragów zrobi, tym więcej pieniążków zarobi. Więc trzymajcie kciuki mocno. Trzymajcie za nim kciuki. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. A teraz, moi drodzy, poleci dwóch zwycięzców, którzy zwyciężyli kodę Paysafe w kartę wartości 25 zł dzięki temu, że podesłali mi filmiki, jak robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Wielkie dzięki za wsparcie, oczywiście pamiętajcie, że wy również, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z kodem Farel, dzisiaj będziemy robić zakupy z kodem Farel na Jagody koncie, no to koniecznie nagrywajcie to i podsyłajcie mi te filmiki na maila, a ja już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych zwycięzców. A teraz już nie przedłużamy, tylko przejdźmy na konto Jagody. Okej, jak widzicie, jesteśmy już na koncie Jagody. Jagoda ma dopiero 763 pucharki. No nie postarałaś się przez ten czas, jak cię nie było. A więc tak, wchodzimy w karnet zadymiarski. W ogóle... W dzisiejszym odcinku i tak odblokujemy zadymiarza. Spójrzcie na to, Jagoda jeszcze nie odblokowała zadymiarza z Alei Pucharków. Wszystko robię przy was. No właśnie, Jagoda czeka, aż nagramy odcinek, żeby odblokować nowe postaci. Tak. Także docencie to i zostawcie łapeczkę w górę. Okej, okay, mamy tutaj Bula, także naciśnij odblokuj. Pierwszy zadymiarz w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Pierwszy zadymiarz, także Jagoda już ma pierwszego zadymiarza do testowania w kolejnym odcinku. Tutaj odbieramy misję, także teraz już możesz po prostu robić misję w karnecie zadymiarskim. Okej, okay, tutaj masz punkty mocy, możesz sobie wybrać, do jakiego zadymiarza punkty mocy chcesz przyznać, także weź sobie wybierz. No to niech będzie Shelly. Okej, okay, mamy Shelly. I teraz otwórz małą skrzynkę. I mamy 19 monet, 8 punktów mocy do Nity oraz 25 do Colta. No i teraz odblokowujesz kolejną postać z Alei Pucharków, czyli Jessie za 500 pucharków. Mamy to, drugi zadymiarz na dzisiejszym odcinku, także dobrze nam idzie, moi drodzy. Tutaj mamy do odebrania jeszcze 50 monet, kolejne punkty mocy, też możesz przyznać, jakiemu zadymiarzowi chcesz. Dobra, otwierasz teraz kolejną skrzynkę za 650. Z tych małych skrzynek rzadko co wypada, ale może się zdarzyć, że coś wypadnie. Także, dobra, mamy 52 monety, 12 punktów mocy do Proka oraz 21 do El Primo. Okej, okay. No i ostatnie dwie nagrody, 50 monet. Okej, okay. I ostatnia skrzyneczka. Wow! Zadymiasz? No, zadymiasz! Poco zresztą wszyscy znają, Poco jest spoko, także trzeci zadymiarz w dzisiejszym odcinku, ale nie spodziewałam się, że z małej skrzynki odblokujesz akurat tego zadymiarza. Dajcie znać, czy odblokowaliście kiedyś zadymiarza z małej skrzyneczki, może akurat wy odblokowaliście również Poco. Jagoda ma już trzeciego zadymiarza do testowania i do kolejnego odcinka, także...
łapka w górę. Okej, trzech zadymiarzy jest już na koncie Jagody, więc teraz, tak jak obiecałam, kupujemy Jagodzie karnet zadymiarski, ale najpierw musimy wejść w sklep i wpisać oczywiście kod Farel w sklepie Brawl Stars Jagoda. Czyni swoją powinność. Okej, kodzik mamy wpisany, wchodzimy w karnet zadymiarski, aktywujemy i oczywiście kupujemy ten, który byś chciała? Ten za 169 czy ten za 249? No, jak myślisz? Ten na pewno za 249. Kurde, no dobra, myślałam, że już ten tańszy. Nie, no dobra, kupujemy z 10 klasami, bo trzeba zrobić opening. Nie mamy klejnotów, więc musimy klejnoty zakupić. Przechodzimy do sklepu i kupujemy ofertę za 47,99, w której jest aż 170 klejnotów. Okej, zapłacono, moi drodzy. Klejnoty mamy już na swoim koncie, więc teraz możemy aktywować karnet zadymiarski. Wybraliśmy właśnie 250 gemów z kodem Farel i mamy nasz karnet zadymiarski z 10 stopniami karnetu, więc teraz zrobisz po prostu opening tego wszystkiego i zobaczymy, być może wyleci kolejna postać. Nie wiem, widzowie, dajcie znać, czy myślicie, że wyleci czwarta postać w tym odcinku. Jestem bardzo ciekawa. No i teraz możesz sobie odblokować boy hotelowego Majka, to jest skin do Dynamajka. Okej. Aha, ty nie miałeś Dynamajka! Ty nie miałeś Dynamajka i dzięki temu, że kupiliśmy karnet zadymiarski, Jagoda odblokowała kolejną postać! Czyli ile to już postaci? Cztery postacie w tym odcinku. Cztery postacie w tym odcinku, moi drodzy. Wow, dawno takiego czegoś nie było. Także fajnie. No i skin do Dynamajka. Ale super, ja nie wiedziałam w ogóle, że ty nie masz jeszcze Dynamajka. Także wow, okej, dobra. Czwarta postać, no i teraz otwierasz skrzyneczki. Proszę bardzo. Dużą skrzynkę? No tak, od początku po kolei wszystkie skrzyneczki. Okej, otwieramy. 153 monety, 9 punktów do Dynamajka, 11 do Nity i 13 do Poco. Okej, kolejna skrzyneczka. I uwaga, 18 monet, 4 punkty do Nity, 8 punktów do Barley'a i to na tyle. I teraz uwaga, pierwszy megabox z karnetu zadymiarskiego. Jestem ciekawa, czy będzie szczęśliwy. Uwaga! Wow, mamy 6 przedmiotów! Naprawdę? Tak, mamy 6 przedmiotów, będzie... No, chyba nie masz jeszcze żadnej wymaksowanej postaci, więc wątpię, że... No nie, to nie będzie Star Power, więc to będzie piąta postać w tym odcinku. Dlatego czekam. Dlatego Jagoda czeka na odcinki, bo na odcinkach po prostu ma szczęście i odblokowuje nowe postaci. Dobra, lecimy. 9 punktów do Nita, ale jestem ciekawa, może to będzie legenda. 12 punktów do Poco, 26 do Broka, 42 do Bulla. I uwaga, świecąca karta, otwieraj. I pam! Okej, mamy Pam, czyli piąta postać w tym odcinku, jest to Pam, oddaje strzał z biodra. Zresztą wszyscy znacie Pam, bo no Pam to jest jednak Pam. To jest epicki zadymiarz, masz pierwszego epickiego zadymiarza. Twój pierwszy epicki zadymiarz, także widzowie, no ja się takiego odcinka nie spodziewałam. Lecimy dalej, czyli pierwszy twój megabox w karnecie zadymiarskim był szczęśliwy. Tak. To wróży dobrze. Odblokuj sobie 10 gemów, zawsze się gemy przydadzą. Kolejna duża skrzynka i mamy tutaj 57 monet, 8 punktów mocy do Shelly oraz 28 do El Primo. Kolejne 100 monet, otwórz kolejną małą skrzyneczkę, tylko żeby stąd nie wypadła kolejna postać. 30 monet, 5 punktów do Pam oraz 8 do Barley'a. Okej. Lecisz z kolejną skrzyneczką. Jesteśmy dopiero na piątym poziomie, czyli na połowie. Jeszcze kolejna połowa nas czeka. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. No, dawaj. 55 monet, 9 punktów do Rosy, 12 do El Primo oraz 14 do Bulla. 76 monet, 9 punktów mocy do Pam, 11 do Dynamajka oraz 13 do El Primo. Tutaj odbieramy sobie 50 monet. Tych monet też sobie troszeczkę Jagoda dzisiaj nazbiera. No i kolejna duża skrzynka. Jeszcze jeden megabox przed nami. Jestem ciekawa, jakby z drugiego megaboxa wyleciał znowu zadymiarz, to bym w to nie uwierzyła, widzowie. 12 punktów mocy do Rosy, 20 do Broka oraz bonus podwaja żetonów. Super. I uwaga! 23 monety, 5 punktów mocy do Broka, 10 do Jackie i to by było na tyle. Kolejna skrzyneczka, masz jeszcze dwie skrzyneczki i pin pack, czyli pakiet odznak. 11 punktów mocy do Dynamajka, 12 do Bulla i 20 do Pam. No i teraz otwórz megaboxa. Jedziemy. Trzymajcie kciuki. Jak będzie 6 przedmiotów, to szok w trampkach, serio. No niestety nie ma. 179 monet, 11 punktów mocy do Nity.
13 do Jessie, 15 do Rosy, 65 do Poco oraz 74 do Colta. Okej, okay, no i teraz otwierasz pakiet odznak. Jestem ciekawa, do jakich postaci dostaniesz piny. Co my tu mamy? Płaczącego Bulla, cieszącą się Pam i Colta dającego okejkę. Więc wy również zostawcie okejkę, łapkę w górę, jeżeli ten opening wam się podobał. No odblokowaliśmy aż 5 postaci dzisiaj, więc było dobrze. Okej, moi drodzy, wchodzimy w zadymiarzy Jagody i Jagoda ma już 13, czyli to jest pechowa liczba, ale opening dla nas był szczęśliwa. Dla nas szczęśliwa. 13 na 41 zadymiarzy, no, których może sobie ulepszać, ale na razie nie będziemy ich ulepszać. No i słuchajcie, w sklepie Jagoda ma jeszcze ofertę na cybertydzień. Więc jeżeli zostawicie łapeczkę w górę i będziemy z Jagodą nagrywali odcinek, którym będzie robiła fragi i zdobywała za to pieniążki, to wtedy możemy otworzyć jeszcze ofertę na cybertydzień. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, a może w kolejnym odcinku wydropi nam kolejna postać. Okej, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Jagoda, jesteś zadowolona? Oczywiście, zawsze jestem zadowolona. Jagoda jest zadowolona, także mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni. Ja jestem też zadowolona. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jagoda będzie miała szansę wygrać sporo pieniążków, także trzymajcie za nią kciuki. Zostawiajcie łapki. Zostawcie łapki. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka z Jagodą. Wpadajcie na nasze Instagramy, oczywiście znajdziecie je w opisie, na moją grupę na Facebooku, na TikToki. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i nie zapomnijcie, żeby wpadać również po świąteczne koszulki, bluzy i tak dalej, które znajdują się w sklepie Pixi, do którego link również macie w opisie. A teraz my się już z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak. Cześć!